Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Widzicie, że w dzisiejszej Ewangelii powtarza się dość często słowo spotkanie, spotkanie. Tylko właśnie chociaż oblubieńcowi Panu Młodemu na spotkanie wyszło 10 panien, to tylko 5 z nich potrafiło przeżyć radość spotkania, a 5 pozostałych jakoś tej radości nie przeżyło. Nie przeżyło radości spotkania, nie przeżyło radości bycia razem. Właśnie 5 pozostałych nie potrafiły ani tego oblubieńca rozpoznać, ani nim się ucieszyć, ani ucieszyć się tym, że jesteśmy razem, ani nie potrafiły być razem z tym oblubieńcem. Właśnie tylko 5, połowa z tychże panien, tych kobiet, które wyczekiwały na oblubieńca, no to potrafiły i go spotkać, i poznać, i być z nim razem, i czerpać z tego radość, że jesteśmy razem. Zresztą zwróćcie uwagę, że Jezus dosyć często, kiedy mówi o radości Królestwa Niebieskiego, to właśnie używa obrazu uczty weselnej. Nie? Uczty weselnej. Mam nadzieję, że byliście kiedyś w życiu na weselu, choćby własnym na przykład. Nie wiem, może byliście na weselu. Właśnie wesele, no to jest taka uczta z okazji jakiej, że dwoje ludzi wzięło co? Ślub. A o co chodzi w ślubie? No w ślubie chodzi o to, że się dwoje ludzi najpierw co? Spotkało, że się spotkali i że potem odkryli, że pragną spotykać się coraz częściej, że chcieliby się jak najczęściej spotykać, prawda? Jak najczęściej się spotykać, jak najczęściej być razem ze sobą. No i wreszcie doszli do wniosku, że chcą, żeby to ich spotkanie trwało, trwało możliwie na zawsze. No w przysiędze małżeńskiej mówi się, dopóki śmierć nas nie rozłączy. No ale my liczymy, że naszych umiłowanych, tych, których kochamy, to spotkamy również gdzie? Po śmierci. Liczymy na to. No więc właśnie na tym polega miłość, że chcemy być razem. Chcemy się spotykać, spotykać jak najczęściej. Chcemy w ogóle, żeby to spotkanie trwało i trwało. Właśnie zobaczcie, jesteśmy w tym bardzo podobni do Boga, bo tak jak próbowałem wam przypomnieć na początku mszy, to właśnie Bóg, w którego wierzymy, jest niekończącym się spotkaniem trzech osób. Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest ich radość, że są razem. I właśnie my zostaliśmy stworzeni na obraz takiego właśnie Boga i dlatego właśnie Bóg twierdzi, że niedobrze człowiekowi być co? Samemu. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. Człowiek potrzebuje spotykać kogoś równego sobie, i człowiek potrzebuje w tym spotkaniu realizować się
jako obraz, odbicie Boga, Boga, który jest miłością, nie? W spotkaniu, w byciu razem. Właśnie, więc idziemy na wesele. Zresztą sama nazwa tejże uczty, że to jest wesele, no to już wskazuje, że na weselu co się robi? Nie wiadomo, co się robi na weselu. Już nie pamiętacie. Porządne wesela musiały być, jak nie pamiętacie. Sama nazwa pokazuje, że wesele no, służy do tego, żeby było jak? No wesoło. Na weselu powinno być wesoło. Co ciekawe, bardzo często wesoło jest też na stypie. Wiecie, stypa to taki obiad czy poczęstunek z okazji pogrzebu. No i to tak ludzie się gromadzą na tej stypie i pomału zapominają, że się spotkali z powodu pogrzebu, zaczynają się cieszyć, że są co? Razem. To tak na stypach często bywa, że na stypie też ostatecznie bywa wesoło. No ale skupmy się na weselu właśnie, więc jest wesoło na weselu, radujemy się, bierzemy udział w radości właśnie tych, którzy zawarli związek małżeński, że wygląda na to, że oni się z tego cieszą, to my też się cieszymy. No i właśnie tak by było najlepiej, gdybyśmy na weselu cieszyli się radością tych ludzi, którzy zawarli związek małżeński, ale czasami bywa tak, że się przychodzi na wesele i właściwie człowiekowi to tam wszystko jedno, kto tam wziął ślub i że wzięli ślub i człowiek się cieszy z czego? I właściwie człowiek się cieszy z tego, że jest co zjeść i co wypić, prawda? Że są tacy goście weselni, którzy przychodzą przede wszystkim się najeść, napić, zabawić się. I to okazja jest obojętna, obojętnie z jakiej to okazji. Najważniejsze, że ja mogę się najeść, napić, prawda, i się zabawić. Bo widzicie, żeby brać udział w czyjejś radości, nie? Żeby się cieszyć czyjąś radością, to ten człowiek, no między mną a tym człowiekiem, to potrzebna jest jakaś bliskość, jakaś wspólnota. Żebyśmy się mogli cieszyć nawzajem sobą, żebyśmy mogli cieszyć się nawzajem naszymi radościami, uczestniczyć wzajemnie w naszych radościach, no to potrzeba, żebyśmy byli sobie w jakiś sposób, co? Bliscy. Potrzeba jakiejś relacji, jakiejś bliskości między nami. Prawda? Jeżeli nie ma tej bliskości, no to mi jest w sumie obojętne, co się z tobą dzieje. No martwię o siebie sam, a czasami to w ogóle jest tak, że w ogóle mnie drażni, że tobie jest dobrze, że ty się cieszysz. Zobaczcie, jak się często pojawia taka zazdrość w ludziach, nie? Mówi się, że przyjaciół poznaje się w biedzie, ale mnie się zdaje, że to przyjaciół to się poznaje jeszcze bardziej wtedy, kiedy ci się wiedzie, kiedy ci się powodzi. To wtedy się przyjrzyj, kto się cieszy razem z tobą, a kto zgrzyta zębami z zazdrości, że tobie jest dobrze. I kto by chętnie tobie radość zniszczył. Właśnie, bo jak człowiekowi się nie wiedzie, jak człowiek doświadcza jakiegoś cierpienia, trudności, to tam zawsze się odzywa jakiś taki chór żałujących, prawda? Mniej czy bardziej fałszywie żałujących. Czasami ktoś faktycznie z dobrego serca chce pomóc, nie? Ale takich użalających się to nie brakuje generalnie, jak ci jest źle. Za to właśnie jak tobie jest dobrze, jak tobie się wiedzie, odnosisz sukces, prawda, i masz radość, to wtedy wyłazi, kto potrafi się cieszyć razem z tobą. Tak, kto potrafi się cieszyć razem z tobą, a kto nie może znieść tego, że tobie się powiodło. To wtedy warto się przyglądać, nie? Kto naprawdę jest twoim przyjacielem. Kto jest z tobą w twojej radości. No i właśnie widzicie, no na tym to polega, nie? Że Bóg nam pokazuje swoją miłość przez to w Jezusie, że On jest z nami we wszystkim. On uczestniczy we wszystkim, co nas dotyczy. Jezus to powiedział, że cokolwiek uczynicie komukolwiek, to mnieście uczynili. I to się zaczyna ode mnie samego. Cokolwiek ze mną się dzieje, to Jezus chce w tym uczestniczyć, bo ja jestem dla Niego tego, co wart. Nie? W oczach Jego miłości warto mi towarzyszyć. On chce mi towarzyszyć wtedy, kiedy jest mi źle, wtedy, kiedy ja cierpię, ale chce mi towarzyszyć też wtedy, kiedy ja mam radość, kiedy mi się wiedzie. Właśnie kiedyś ktoś przyszedł do mnie i zadał mi takie pytanie, jak gdzie był Bóg, kiedy ludzie szli do komór gazowych w obozach koncentracyjnych.
Ja mówię, no to mówię, tam jest, mówię, Najświętszy Sakrament, tutaj Pan Jezus jest, idź się zapytaj Pana Jezusa. No i człowiek poszedł i poklęczał trochę w kościele, wrócił, ja mówię, i co? No mówi, dotarło do mnie, mówi, odkryłem, że Bóg szedł razem z tymi ludźmi do komór gazowych. Właśnie zobaczy, po tym poznajemy, jak ważni jesteśmy dla naszego Boga. Po tym odkrywamy, jacy bliscy jesteśmy w Jego oczach, Jemu. Po tym odkrywamy Jego miłość, że On chce być z nami we wszystkim i razem z nami tego doświadczać. To nie jest tak, że Bóg jest jakiś tam sterylny, prawda, zamknięty w jakimś sterylnym niebie i tylko patrzy z góry, co się z nami dzieje. Nie. W Jezusie objawił się Bóg i ustawicznie się objawia, który chce uczestniczyć we wszystkim, co nas dotyczy. Który chce uczestniczyć we wszystkim, co nas dotyczy i po tym poznajemy miłość. Właśnie widzicie, zresztą sami to czujemy, że egoizm polega na takim zajęciu się sobą, prawda, że dla mnie ważne jest tylko to, co mnie dotyczy, tylko moje sprawy, tylko to, co ja chcę. Prawda, a w ogóle nie dostrzegam, że obok mnie żyją inni ludzie, że ci inni ludzie też coś przeżywają, coś czują, prawda, z czegoś się cieszą albo czymś się martwią, że mają jakieś potrzeby, że może coś ode mnie potrzebują, prawda, w ogóle do mnie nie dociera. Bo jestem zajęty tylko i wyłącznie kim? Z sobą. No i to jest właśnie dramat egoizmu. Mało tego, egoista zajęty tylko i wyłącznie sobą, zawsze prędzej czy później dojdzie do takiego stanu, że inni ludzie zaczną mu coraz bardziej, co coraz bardziej? Przeszkadzać. Właśnie, że to, że ja muszę być wśród ludzi, to jest straszna, za przeproszeniem, upierdliwość, bo ci inni ludzie czegoś chcą, nie wiem, chcą rozmawiać, głowę zawracają, prawda. No jeszcze pół biedy, jak ci ludzie, prawda, są mi podporządkowani i chodzą tak, jak ja im poustają, tak, jak ja ich poustawiam, prawda. No to jeszcze pół biedy, to jeszcze idzie z nimi wtedy wytrzymać, jak ten ślepo wykonują moje rozkazy i robią to, co ja chcę. No to idzie z nimi wytrzymać. No ale z ludźmi to jest tak, że oni nie zawsze robią to, co ja chcę, prawda. Bo drugi człowiek ma swoją wolność, ma swoją wolę, ma swój rozum, myśli, czegoś pragnie, czegoś chce, no i zaczyna mnie to denerwować, że dlaczego ten drugi człowiek mi zawraca głowę czymś, prawda? No to jest właśnie dramat egoizmu, że właśnie ta perspektywa bycia razem, perspektywa spotykania innych ludzi, to jest coraz straszniejsza w oczach właśnie człowieka, który idzie w kierunku egoizmu. Właśnie, więc to jest problem tych panien głupich, prawda, że one myślały, że relacja z drugim człowiekiem to jest kwestia zaliczenia jakiegoś zestawu, że się tak wyrażę, obrzędów, nie? Wysłać SMS-em życzenia na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, tak, zadzwonić raz na miesiąc, odfajkowane, nie? Prawda, raz na miesiąc pójść na obiad do rodziców, odsiedzieć swoje. Dobrze jest wziąć na obiad do rodziców komórkę, to przynajmniej jest co robić przy stole, nie? Rozumiecie, nie? Zestaw obrzędów do zaliczenia, nie? Okazuje się, zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że to nie jest relacja. Że relacja nie polega na jakimś zestawie obrzędów, które trzeba wykonać i mieć z głowy. Okazuje się, że relacja, bliskość z drugim człowiekiem to jest coś, to tak jak te lampy, nie? Że trzeba nieustannie dolewać oliwy, ciągle, nie? Relacje trzeba pielęgnować. Jeśli drugi człowiek ma być mi bliski, tak bliski, żebym się cieszył spotkaniem z nim, żebym się cieszył perspektywą bycia razem z nim, no to trzeba pielęgnować tą bliskość, pielęgnować. Zobaczcie, te panny głupie, to one były zajęte wszystkim, tylko nie pielęgnowaniem relacji. No to jak się miały potem cieszyć spotkaniem z panem młodym? No kim ten pan młody dla nich był?
Zobaczcie, proszę Państwa, tu tak wygląda nasze życie, że my gonimy, prawda, z włosem rozwianym, z buzią rozdziawioną, bo taka sprawa, bo jeszcze taka, bo jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze owamto. Tylko przyjrzyjcie się uważnie, jak wygląda nasze życie. Że w miarę upływu lat, to coraz więcej tych spraw, co odpada. I pomału zostaje tylko bycie razem. Nie? Idziecie na emeryturę, kończy się praca, dzieci się wyprowadziły, poszły na swoje i zostaje bycie razem. I ilu ludzi nie potrafi być co razem. To mi się namiętnie zdarza, że przychodzą ludzie, no bo my się tylko kłócimy, nie możemy ze sobą w domu wytrzymać. Mąż siedzi na parterze w salonie, ogląda telewizję, a ja uciekam na piętro, bo nie możemy ze sobą wytrzymać. Ja mówię, ile lat jesteście po ślubie? No ponad 40. Ja mówię, słuchajcie, zmarnowaliście 40 lat. Mieliście 40 lat, żeby nauczyć się być ze sobą, co? Razem. Tylko, że my gonimy za wszystkim, wszystko jest ważne, wszystko jest najważniejsze, a to, że bycie razem, to kto by sobie takimi rzeczami zawracał głowę? Tym się człowiek nie daje. Okazuje się, że niestety to jest właśnie to, co człowieka ostatecznie nasyca. Ostatecznie człowiek nasyca się i żyje w relacjach. Ostatecznie człowiek nasyca się i żyje w relacjach. I albo człowiek te relacje ma, albo ich nie ma. Albo człowiek te relacje buduje, albo je zaniedbuje. No i potem właśnie jest dramat. Nie umiemy być razem. A widzicie, kłopot jest w tym, że to jest to, do czego Bóg nas zaprasza. Bóg stworzył człowieka, stworzył ciebie jako zaproszonego do bycia razem. Nie? Do tego wielkiego razem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego widzicie, my jesteśmy chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, właśnie w imię tego boskiego razem. Słowo chrzest znaczy zanurzenie. Nie? Baptizma. Baptizo znaczy zanurzać. Nie? Zanurzać. Nie? Że w momencie chrztu zostajesz zanurzony w to razem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz to jest to, do czego Bóg nas zaprasza, do spotkania, które nigdy się nie kończy, do bycia razem, które nie ma kresu. I właśnie rzecz polega na tym, że albo my się nauczymy być razem, razem w taki sposób, żeby nam to dawało radość, no albo to bycie razem będzie dla nas nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Ale żebym ja miał radość z bycia z Tobą razem, radość spotkania z Tobą, no to potrzeba, żeby między nami no było jakieś porozumienie, jakaś bliskość. Zobaczcie, co mówi ostatecznie oblubieniec do tych panien głupich. Mówi, nie znam Was. Zobaczcie, Jezus nie mówi, że będzie nas rozliczał ze złych i dobrych uczynków, że będzie stał i ważył na jakiejś wadze, nie? Tylko mówi, no nie znamy się. No to jak mamy mieć radość bycia razem, skoro my się nie znamy? No nie znamy się, mówi Jezus w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii. To jak mamy mieć radość, skoro się nie znamy, nic o sobie nie wiemy, nie jesteśmy dla siebie bliscy, ważni, drodzy? Wiecie, kiedyś był taki teleturniej, pamiętam dawno temu, jak jeszcze były w telewizorze tylko dwa programy, za dawnych dobrych czasów, jak były dwa programy, prawda, patrzyłeś co na jedynce, patrzyłeś co na dwójce i wyłączałeś telewizor. Właśnie były trzy rzeczy można było zrobić. Sprawdzić co na jedynce, sprawdzić co na dwójce i ewentualnie wyłączyć. Bardzo prosta obsługa telewizora była. Teraz ja nie mam telewizora, bo już nie umiem obsługiwać, wiecie. To za trudne to dla mnie jest. W każdym razie był taki teleturniej dla małżeństw, rozumiecie, dla małżeństw. I tam była taka konkurencja, bardzo ciekawa konkurencja. Mam czasem ochotę przeprowadzić taką konkurencję. Że tak, żona wychodziła w ogóle z sali, a mężowi zadawali takie pytania, że na przykład zabierasz żonę do restauracji. Co twoja żona wybierze, kawę czy herbatę? Nie? Albo zabierasz ją na zakupy, chcesz jej kupić sukienkę. Jaki kolor by chciała?
Nie? Albo zabierasz ją do obuwniczego, czy wolałaby buty na wysokim obcasie, czy na płaskim. Nie? Prawda? Takie pytania. Ile mąż wie o swojej co żonie? A potem, jak już mąż odpowiedział na te wszystkie pytania, to zasłaniali odpowiedzi, zapraszali żonę i zadawali jej te same pytania. No i jak się pokrywały odpowiedzi, to był punkt. Właśnie. I teraz na przykład wyprosimy wszystkie żony na chwilę z kościoła i będziemy rozpytywać mężów, jaki kolor lubi twoja żona, jakie lubi kwiaty, co ją cieszy, a co ją martwi. Prawda? O czym twoja żona myśli najczęściej, jakie ma pragnienia. Właśnie. I później zaprosimy żonę i się pośmiejemy, jak żona będzie odpowiadać na to. Albo zrobimy odwrotnie, poprosimy, żeby żony wyszły, żeby mężowie wyszli i będziemy rozpytywać żony. Na przykład, jaki jest wymarzony samochód twojego męża. Nie? Na przykład, no, co twój mąż lubi robić najbardziej, albo o czym twój mąż najczęściej rozmyśla. Rozumiecie, no? Ile wiesz o drugim człowieku, ile wiesz o jego życiu, ile wiesz o jego wnętrzu, ile wiesz o tym, co on przeżywa, co on nosi w sobie, o czym myśli, czego pragnie, co lubi, czego nie lubi, o czym marzy. To jest wasza bliskość, znamy się, rozumiecie? A my, zobaczcie, lecimy, gonimy za wszystkim, a potem nagle się okazuje, że ten człowiek, któremu na przykład ślubowałem miłość, nie, aż do śmierci, to jakiś obcy facet jest, czy obca kobieta, że ja więcej wiem o koleżance z pracy niż o własnej żonie, na przykład. No niestety tak bywa, nie? Rozumiecie? Bliskość, poznawanie się wzajemne, uczestniczenie właśnie, uczestniczenie we wzajemnie, że ja chcę być z tobą w twoich sprawach, chcę wiedzieć, co jest dla ciebie ważne, co robisz, czym się zajmujesz, czym żyjesz. Chcę być z tobą wtedy, kiedy jest ci trudno, wtedy, kiedy się cieszysz. Chcę się cieszyć razem z tobą i razem z tobą płakać. To jest bliskość. To jest bliskość. I teraz wasze te głupie panny zapomniały, że bliskość nie polega na zrobieniu, wykonaniu tam jakichś zestawu obrzędów, zaliczeniu jakichś tam zestawu zobowiązań, tylko że bliskość to jest coś więcej. Właśnie to słowo, które pada w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii. Znamy się, czy się nie znamy? No znamy się, czy nie, się nie znamy. Poznajemy się, czy się nie poznajemy. Rozumiecie? Kiedyś oglądałem program o prawnikach amerykańskich. Wiecie, prawnicy. Ciekawa grupa. I wśród prawników bywają też adwokaci. Nie wiem, czy słyszeliście, do czego służy adwokat. Jak cię ktoś poda do sądu, to warto mieć kogo? Adwokata. Adwokat służy do tego, żeby cię bronić. No i wiecie, w Ameryce jest taka instytucja, się nazywa ława przysięgłych, nie? Że siedzą przysięgli w czasie rozprawy sądowej, przyglądają się wszystkiemu, przysłuchują i na końcu ta ława przysięgłych podejmuje decyzję, czy ten oskarżony jest winny, czy niewinny. Rozumiecie? Taki system. Ława przysięgłych. No i co się okazało, że adwokaci amerykańscy mają taki sposób na bronienie tychże oskarżonych, swoich klientów, że jak przesłuchuje adwokat w czasie rozprawy swojego klienta, to zadaje mu jak najwięcej pytań o takie różne prywatne sprawy. Jak pan ma na imię? A czy pan jest żonaty? Jak pana żona ma na imię? A czy pan ma dzieci? A jakie duże te dzieci? Co te dzieci robią? Jak im w szkole się wiedzie? A gdzie pan pracuje? I co pan robi w tej pracy? Czy pan lubi swoją pracę, nie? I tak człowiek opowiada o sobie, o swoim życiu i przestaje dla tej ławy przysięgłych być jaki? Anonimowy. On staje się im coraz bardziej znany, staje się ich znajomym. I ostateczny efekt jest taki, że tym ławnikom jest coraz trudniej uznać go za winnego, bo się rodzi więź, bo go zaczynamy znać. On już nie jest anonimowy. Rozumiecie? No i właśnie teraz całe pytanie jest tym, czy ten drugi człowiek, którego podobno kochasz,
czy on przypadkiem nie staje się dla ciebie jaki? Anonimowy. Bo im bardziej drugi człowiek jest dla ciebie anonimowy, im mniej o nim wiesz, tym mniej będzie dla ciebie ważny i tym mniej wartościowe będzie dla ciebie spotkanie z nim. Rozumiecie? Tak, jestem wszystkim jeden haczyk, bo to tak brzmi fajnie, nie? Że chodzi o to, żebyśmy budowali między sobą bliskość, żebyśmy próbowali się poznawać, otwierać się wzajemnie na siebie, żebyśmy przestawali być dla siebie anonimowi, tylko właśnie wtedy będziemy coraz bliżsi sobie, coraz bardziej będzie nam na sobie nawzajem zależeć i tak dalej, coraz lepiej będziemy wiedzieć, jak sobie sprawić radość. No bo skąd ja mam wiedzieć, co ci kupić na Mikołaja, jak ja nie wiem, co ty lubisz? Rozumiecie? Gdzie jest problem. Trzeba iść kupić prezent komuś na Mikołaja, ale co mu kupić, bo przecież ja nic o nim nie wiem. No to ostatecznie najlepiej kupić co? Skarpetki, czekoladki albo, że, przepraszam za wyrażenie, flaszkę. Nie? No to są te problemy, nie? Właśnie, więc to wszystko brzmi dobrze, tylko jest w tym wszystkim jeden haczyk. Zobaczcie, że niestety, kiedy poznajemy drugiego człowieka, to przychodzi taki moment, że ten drugi człowiek może z niego wyleźć coś takiego, z czym tobie jest trudno sobie poradzić, prawda? Może wyleźć z drugiego, możesz poznać w drugim człowieku coś trudnego, coś, co dla ciebie jest trudne, ciężkie, nieprzyjemne. Właśnie, i tu jest jeszcze jeden wymiar tego dolewania oliwy, że jeden wymiar to jest taki nasz międzyludzki, że trzeba pielęgnować relacje i to dotyczy też relacji z Bogiem. I teraz uwaga, do czego nam potrzebna relacja z Bogiem? Bo jak nie mamy relacji z Bogiem, to nam się zawsze prędzej czy później skończy para. Prędzej czy później nie wytrzymasz z drugim człowiekiem, jak nie masz relacji z Bogiem. Bo żeby wytrzymać z drugim człowiekiem i mało tego, żeby jeszcze się cieszyć tym drugim człowiekiem, to trzeba go kochać. A źródłem miłości jest tylko i wyłącznie kto? Bóg. My mamy tam swoje różne pomysły na miłość, ale te pomysły ostatecznie nie działają, bo miłością jest tylko Bóg. I po pierwsze relacja z Bogiem jest potrzebna, żeby nieustannie na nowo wymadlać sobie, prosić, czerpać od Boga właśnie to, co jest miłością. Właśnie to, co jest miłością. I bez tej relacji, to zobaczcie, prędzej czy później człowiek gaśnie. Nie? Coraz trudniej jest wytrzymać z innymi i co gorsza, coraz trudniej jest wytrzymać ze sobą samym. Jeżeli gdzieś jest błąd w relacji z Bogiem, jeżeli ja z tej relacji nie czerpię bez przerwy miłości, tak, trzeba ją czerpać bez przerwy. Tak, człowiek jest tak skonstruowany, że bez przerwy potrzebuje czerpać. Nie da się wyspać raz na zawsze, nie da się raz na zawsze najeść i nie da się raz na zawsze zaczerpnąć miłości. Trzeba to dolewać nieustannie. Inaczej będzie coraz trudniej, tak, coraz trudniej. To tak jakby nie dolewać do samochodu nigdy oleju, prawda? Raz nalałeś i powinien jeździć 500 000 km na jednym litrze, nie? Oleju. Jeszcze lepiej, jakby jeździł 500 000 km na jednym litrze paliwa, nie? Okazuje się, że się nie da. Jeszcze bardziej się nie da z nami ludźmi. Właśnie widzicie, więc kiedy drugi człowiek zaczyna cię denerwować, kiedy tracisz radość bycia razem, kiedy widzisz, że się zakręcasz na sobie, tylko na swoich sprawach, kiedy widzisz, że się zakręcasz na jakiejś gonitwie z rozwianym włosem za nie wiadomo czym, to czas jest, żeby usiąść i zaczerpnąć od Boga oliwy, bo czegoś ci brakło, właśnie tej oliwy boskiej miłości. I tą boską miłość nie poznaje się po uczuciach. Ta boska miłość to jest bliższa naszemu ludzkiemu pojęciu mądrości. Po tym się poznaje, że czerpiesz miłość od Boga, że ci się otwierają oczy. Tak, zaczynasz widzieć rzeczywistość głębiej. Głębiej ją rozumieć. Pojawiać się zrozumienie dla drugiego człowieka. Tak, zaczynasz widzieć, że co prawda on ma swoje wady czy słabości, ale zaczynasz widzieć głębiej to wszystko, zaczynasz widzieć, skąd te jego wady i słabości wynikają i zaczynasz widzieć, że potrafisz go kochać z jego wadami i słabościami i że potrafisz zatroszczyć się, pomóc mu w jego wadach i słabościach. Nie gorszyć się, ale pomóc. To właśnie czyni z nami miłość.
Tylko trzeba tą miłość sobie ciągle od nowa co wypraszać. I modlić się o nią właśnie szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się oznaki braku miłości. Wszystko cię złości, denerwuje, twoje życie przeradza się w gonitwę jedną wielką, prawda? Ludzie cię denerwują, sam na siebie jesteś zły. Oto znaczy, że brakło ci oliwy. Trzeba siąść i się o tą oliwę co modlić. Żeby odzyskać radość życia, radość spotkania z drugim człowiekiem, radość bycia razem. Amen. Tak widzicie, warto sobie zapamiętać, że no, to, do czego jesteśmy przez Boga przygotowywani, to do bycia razem. I że tą radość bycia razem możemy mieć już tu, już teraz. Tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że tą radość bycia razem trzeba pielęgnować. Trzeba pielęgnować naszą wzajemną bliskość. Natomiast co przeszkadza? No takie zajęcie się tylko sobą, swoimi sprawami, swoją gonitwą, to wtedy coraz mniej dostrzegamy siebie nawzajem i trudno się cieszyć z tego, że jesteśmy razem. Wręcz zaczyna nam to przeszkadzać. A nie jest dobrze człowiekowi być samemu. To jest pierwsze zło, jakie w historii ludzkości nazwał Bóg. Po stworzeniu człowieka Bóg wyrzekł właśnie taką pierwszą uwagę. Nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Jak się temu przyjrzycie, to rzeczywiście tak jest. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.